Silver TV powstała 1,5 roku temu. Mówisz, że Silver TV powstało 1,5 roku temu? Tak jest. Silver TV powstało 1,5 roku temu. Sama się poprawiłam. Kolejna lekcja polskiego z babą od polskiego. Dzień dobry. Miałyśmy już kilka odcinków o poprawności wypowiadania się w różnych aspektach, ale co zrobić z tym, jak ktoś przy nas mówi źle? Dzisiaj z babą od polskiego pogadamy na temat poprawiać czy nie poprawiać. Co pani na to, pani babo? Ja na to jak Hamlet. Poprawiać czy nie poprawiać? No o to jest pytanie? O to jest pytanie. No i to zależy, bo przecież chcemy propagować poprawną polszczyznę. Jak wiemy, to też chcemy się pochwalić, że wiemy. No takie tak, przemądrzalstwo w nas często jest. Ja tutaj czuję swoją wyższość społeczną w tej sytuacji. Bycie lepszym jest zawsze fajniejsze. Tak, to wiem. Jakby ktoś mnie pytał o liczenie, to już bym tak nie miała. Tak, albo wzory z fizyki, byś przy tym była. Pamiętam. Tak, ale uważam, że nie poprawiać, dlatego że jest to niegrzeczne. I dzisiaj bardzo ważne jest przykre to. Dla osoby, która zrobiła błąd, mimo dobrych chęci naszych, prawda? Tak, tak. Pokazuje naszą wyższość, jest umniejszeniem tej osoby. Upokarza troszeczkę. Jak my lubimy upokarzać i zawstydzać. Ale tak, wyłapywać, wytykać, takie, znajdywać takie miejsca do przyczepienia się, prawda? Ja nawet mam taką teorię, że jak komuś w kłótni, na przykład internetowej, brakuje argumentów, to wtedy wypomni komuś na przykład błąd. A u was murzynów biją, tak? Czyli kompletnie niezwiązane z tematem. Tak, tak. Czyli generalnie takim elementem taktownym jest, jeżeli nawet słyszymy błąd językowy, z wyjątkiem domowników i najbliższej rodziny. To jest bardzo ważne. Bo to jest tam element wychowania, prawda? Ale to zostawmy. Mówimy na przykład o publicznym wytykaniu błędu w komentarzach w internecie. Co ty na to powiesz? Nie wytykamy błędów ludziom, których nie znamy. Nie wiemy, jaka historia się za tym kryje. Może jest to cudzoziemiec, który tak świetnie mówi po polsku, tego nie wiemy. Tak. Ja ci powiem, jaki ja znalazłam sposób, bo też nie chciałabym, jeżeli zrobiłam błąd, żeby mi ktoś o tym nie powiedział. To ja poprosiłam osoby z mojej społeczności, piszcie do mnie na Messenger. Czyli nie, już na pewno nie wytykamy publicznie. Zobacz, nie na Messengera, tylko na Messenger. Jak pięknie. Prawda? Lovely. A w konwersacji takiej face to face, jak to się pięknie po polsku mówi, czyli twarzą w twarz, tak? We cztery oczy. Jeżeli ja słyszę, że ty źle mówisz, co ja wtedy robię? Jak jesteśmy we dwie w kawiarni, nawet nie jest to na forum publicznym. Poprawiam cię, nie poprawiam. Co zrobić? Znamy się dobrze, czy nie? Nie. Nie znamy się. Nie aż tak, żeby mogła powiedzieć ty. Nie, to nie jest aż taka relacja. Możemy powtórzyć tę wypowiedzianą błędnie frazę z poprawieniem jej. To zagrajmy to. Dobrze. To ja powiem źle. Dobra? Dobrze. Silver TV powstała 1,5 roku temu. Mówisz, że Silver TV powstało 1,5 roku temu? Tak jest. Silver TV powstało 1,5 roku temu. Sama się poprawiłam. Czyli sposobem jest ta parafraza, tak? Co ty zrobiłaś, że ja się sama poprawiłam? Powiedziałaś 1,5, a chodziło o formę 1,5, bo rok jest rodzaju męskiego, więc nie dodajemy tego a w odmianie. Więc ja powiedziałam w formie dopasowanej do rodzaju męskiego i ty też powtórzyłaś. A ja, jako osoba w miarę inteligentna, załapałam, że ty mnie anonimowo skorygowałaś, tak? Nie wytykając mi błędu. Tak. To zawsze pomaga. Pomaga, bo naprawdę nie chcemy robić błędów. Nikt nie robi błędów dlatego, że po prostu chce źle mówić. Chyba, że to jest pewna forma kreacji. Tak się nauczył. No ja też używam różnych neologizmów pod tytułem ty ciepieloku, albo rozdyźdałam coś, ale to są zupełnie inne rzeczy. To są moje osobiste neologizmy, które część osób lubi, część osób nie lubi. To jest zupełnie coś innego. Natomiast to, czego ja dzisiaj się nauczyłam z naszej rozmowy i proponuję to zapamiętać, to jest, że w jakichkolwiek publicznych sytuacjach w ogóle nie zwracamy nikomu publicznie uwagi. W ogóle. Tak. W kwestiach językowych, ale nie tylko. Jeżeli mamy nawet rozmowę tete-a-tete i ktoś mówi źle, to możemy na upartego sparafrazować, czyli powtórzyć w formie prawidłowej i niech ta osoba zrobi z tym, co
uważa i nikomu nie wytykamy tego tak, żeby czuł się upokorzony. Tak jak powiedziałaś bardzo słusznie, dorastałyśmy w różnych warunkach. Miałyśmy okazję do różnego poziomu edukacji. Tak. Pochodzimy z różnych środowisk i nie wolno nikogo robić gorszym od siebie, bo żył w innych warunkach niż my. Tak jest. Tak to jest? Bardzo ważne. Nie poprawiamy. Czyli temat lekcji poprawiać czy nie poprawiać, z wyjątkiem najbliższych, których wychowujemy, to jest zupełnie co innego, nie poprawiamy. I tym optymistycznym akcentem zostawiam Was z wbitym do głowy niepoprawianiem i zapraszam na kolejną lekcję polskiego z babą od polskiego. Dziękuję bardzo i zapraszam także.